Witam Was bardzo serdecznie, jako iż mimo wszystko czerwiec to dosyć pracowity dla nas czas. Czasu na tworzenie dla Was treści jest troszeczkę mniej, ale dzisiaj chciałbym Wam pokazać, co właśnie na tym jest przedwiośnie, a jak jest przed lato, przedleciu, czym Wy się najbardziej ekscytujecie i co najchętniej zamawiacie do swoich ogrodów. Przepraszam, że tak na Was zerkam lakonicznie, natomiast otaczają mnie bardzo piękne rośliny, a dzisiaj pokażemy Wam, co w większości idzie do Was właśnie w tym tygodniu w paczkach. Zaczynamy od nieśmiertelnej wierzby hakuronishiki. Jak widzicie, była przycinana, ale już ładnie odbija. Już powoli listki się przebarwiają. Przechodzimy do róż. Róże teraz właśnie, czy to okrywowe, czy pnące, naprawdę zyskują na popularności. Dalej, nieśmiertelny świdośliwy, wiecie doskonale, jak my je lubimy i my również wiemy, jak Wy je lubicie. Tutaj u nas już zawiązują owocki, już się wybarwiają. Powrót macierzanki, bardzo w tym tygodniu ochoczo się na nią rzuciliście, ale jest jedna rzecz, na którą rzuciliście się jeszcze bardziej, mianowicie właśnie tutaj widoczne delospermy, czyli skalnice. I tutaj na razie jedna odmiana kwitnie. Która to jest? Nie powiem. Ametyst. Natomiast tutaj część już widać małe zaczątki kwiatuszków, więc dopiero będą rozkwitać. Natomiast widać, jak to wszystko tutaj pięknie się rozrasta. Cudownie. Tutaj mamy berberysy, klasyczek, goździki, które pięknie też kwitną bardzo długo. Tak zwykłe róże pomarszczone, róże dzikie, wierzby mandżurskie, ich klasycznie dziwne pędy, dziwne w pozytywnym sensie. Klasyczna borówka, ale to jest borówka, a to jest azalia. Azalie niestety już przekwitnęły. O, tutaj jest jeszcze delosperma. I kolejne odmiany pomarańczowe oraz żółte. Kocimiętka, takiej kocimiętki pewnie nie znacie, jest to odmiana Neptune, o takich bardziej specyficznych liściach a la miełta. Tutaj większe już świdośliwy. I co? Tutaj mamy wiciokrzew. Wiciokrzew to też szał w tym roku. Pokochaliście je, no i nie ma co się oszukiwać. Wiciokrzewy to jest szał tego roku. A tu już bardziej klasyczne kocimiętki. Pięknie tu wszystko pachnie. Te kocimiętki naprawdę pięknie rozkwitły i pięknie się rozkrzewiły. Tutaj szałwie, agacze, czyli kłosownik, też dopiero co wleciał na nasz sklep. Piękna, piękna bylina. Piękna bylina. Tutaj zahaczamy już o inne klimaty. Tutaj jeszcze wrócimy do tematu bylin. Ta włóka, która właśnie już powoli rozkwita. I co tu jeszcze mamy? Kosówki, kosodrzewina, bardzo dużo. Tutaj jedno zamówienie na aż 60 cisa. Naprawdę ktoś będzie robił fajny żywopłot i hortensję. Mnóstwo hortensji albo hortensji. Co? Oczywiście, że wiciokrzew. A nie, wiciokrzew wymieszany z robinią chyba. Tak, z robinią. I modrzew na samym końcu. Tak się prezentują zamówienia w połowie czerwca. Myślę, że naprawdę ciekawie wybieraliście. A tam jeszcze, tutaj jest miejsce, gdzie pakujemy, a tam jeszcze przebijają się super tunie. Także super tunie, wisty nadal nie odpuszczają. Nadal fajnie kwitną i nadal Wam się chce je sadzić i się w ogóle temu nie dziwię. Tak się prezentują zamówienie na ten tydzień. Naprawdę sporo tego jest i mam nadzieję, że do środy wszystko już u Was będzie. Możecie pisać, co w tym tygodniu Wam się najbardziej podobało i czy chcecie takie materiały z tego, co w danym okresie, w danym tygodniu, w danym miesiącu najlepiej się u nas sprzedaje, a to jest też pewna wskazówka dla Was, co fajnie teraz zakupić. Na przykład tutaj wybarwiający się już Imperaty Red Baron. Także do zobaczenia wkrótce i napiszcie, jak Wam się materiał podobał. Do zobaczenia!